Tak, Radna Dunajewska będzie dzisiaj gwiazdą naszego występu, ponieważ będzie w intro. Lubicie się? Nie wiem. No, Radna Majewski zawsze ma świetne pomysły, generalnie na każdy temat ma wiele, wiele do powiedzenia. Gawarit? Białoruskie telewidzenie. Logi. A, okej, przepraszam, to nie w tym języku. Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym remanencie tygodnia. Dzisiejszym gościem jest Przemysław Majewski, radny Gdańska. Tak jest. Wszystko dla Gdańska. Jeszcze nie. Jeszcze nie. O, to ciekawe. No dobra. Ale słuchaj, jako że jak zwykle robiliście ustawkę pod wiatą, to wasza konferencja prasowa była. Tak jest. Pod patowiatą, bo tak to nazwijmy. Patowiatą. Powiedz mi, jak to jest z tymi patowiatami? Ponieważ miasto Gdańsk powiedziało wcześniej, że jest wspaniale, że w ogóle te wiaty są zgodne z normą, jakąś tam normą. Mhm. Nie powiedziano z jaką normą. Po czym po kilku godzinach okazało się jednak, że będą ludzie ukarani. Widać zdanie miejskich jednostek jak DRMG czy GZDIZ jest płynne. To, co jest najdziwniejsze w tej całej dyskusji o wiatach przystankowych, na które wydano 1,5 miliona złotych na 30 wiat, to fakt, że od 4 lat tak naprawdę nikt w urzędzie miasta, w jednostkach miejskich nie zająknął się nad tym, że to są wytyczne GZDIZ-u, że wiaty płytkie czy też wąskie mają mieć 70 cm. Ale to, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, to w ZDZ-cie tacy chudzi ludzie pracują? Nie wiem, czy chudzi, natomiast ludzie z długim stażem pracy, jak spojrzymy na dokumenty, oficjalne dokumenty przetargowe na stronie DRMG, to tam znajdują się wytyczne ze stycznia 2018 roku, pod którymi podpisał się kierownik odpowiedniego referatu, czy też wydziału GZDIZ-u. I tam jak byk widnieje, że 70 cm dla tej konkretnej inwestycji wiata ma mieć. Oprócz tego też głębsze, metrowe, czy tam 1,40 m. Natomiast no, jakby nikt przez te 4 lata no, nie spojrzał, no hej, o co chodzi, no 70 cm, czy wyście na głowy poupadali? I tak oto każdy przyklepywał, każdy podpisywał. DRMG jest taka filozofia, a może się uda, a może nikt się nie przyczepi, ale o co wam chodzi? Może przecież jest wszystko zgodnie z normami, bo ja mam jako żywo powtórkę z sytuacji niedaleko Rady Miasta, kiedy kilka miesięcy temu, jak zrobił się szum o drzewach w Donicach, po tym jak wycięto drzewa przy Radzie Miasta w związku z przebudową chodnika, zrobił się szum, DRMG stwierdził, no ale o co wam chodzi, no to taka jest inwestycja, no nikt miał problemu, nie miał problemu, o czym pani prezydent Dulkiewicz autorytatywnie stwierdziła, tak nie może być, będą nowe nasadzenia i DRMG położyło uszy po sobie, wsadzono w bruk drzewa, zobaczymy ile one potrzymają. I jakby przeszliśmy no dobrze, wszyscy to do powiedz mi taką porządku rzecz. Dziennego. To powiedz mi taką rzecz. W takim razie pani prezydent i wszyscy święci w Urzędzie Miejskim, ci, którzy są tam nie do ruszenia od iluś lat, oni, nie wiem, nie komunikują się z panią prezydent? Pani prezydent musi się dowiadywać o tych nieprawidłowościach wszystkich z Facebooka, z Twittera, gdzie wszyscy mają bekę? Ja nie wiem, jak to wygląda. I po tej akcji facebookowej, gdzie ośmieszyliśmy właściwie na całą Polskę te wiaty, tak, nagle zmiana decyzji i nagle będą kary. Tylko że wiesz, jak ja słyszę o karach w urzędzie miejskich, to myślę, że to będzie jakaś pochwała. Bo zazwyczaj te kary wyglądają tak, że ci ludzie są
Zmieniają stanowiska i często też dostają większe uposażenie. Ja zapytam o to. Już złożyliśmy jedną interpelację w tej sprawie, natomiast będę dopytywał za jakiś czas, co się stało z tymi pracownikami. Czy to zostanie ukarany ten kierownik, który w 2018 roku się podpisał pod tymi wytycznymi? Chociaż nie wiem, czy on akurat nie przeszedł na emeryturę, ale to tak swoją drogą. Bezpiecznie. Bezpiecznie. Czy też osoby, które projekt zatwierdziły? Przecież ta wizualizacja też musiała być zatwierdzona. Tak. Przecież to jest w systemie projektu i buduj, więc jakby wykonawca zaprojektował, ktoś musiał to zatwierdzić, ktoś musiał to odebrać. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ciąg tych osób, które powinny za to odpowiadać, jest długi. A na koniec oczywiście dyrektor, czy też kierownik powinien. Ale teraz jeszcze jest jedna rzecz, bo tak. Z tych 30 wiat, 8 wiat jest patologicznymi wiatami. Tak. Tak? One tam w różnych konfiguracjach występują, a to jakaś ławeczka jest z tyłu, a to w ogóle ławeczki nie ma. Znaczy nie, na środku... jakby 8 wiat to są te najwęższe, czyli jasne. Te, które w ogóle nie powinny się pojawić. Proszę, tak? Jeszcze w Brzeźnie ławka jest na środku chodnika. Na Niedźwiedniku jest pozostałość starej ławki i rozkład jazdy za tą wiatą, więc no są jakieś... Czy wiadomo, bo tak, wiadomo, ile zapłacono za te wiaty. Mhm. Wiadomo, no właśnie, czy wiadomo, czy nie wiadomo, ile kosztuje konkretnie wiata, bo oczywiście montaż tej wiaty też kosztuje. Pojawiło się wyliczenie na stronie miejskiej, że koszt wiaty to jest kilkanaście tysięcy złotych, około 15-17 tysięcy złotych. Duża część to jest jakby samo doprowadzenie instalacji, około 20 tysięcy, a oprócz tego jeszcze kwestie projektowe są wliczane tutaj i sam montaż, więc to jakby się składa na końcowy koszt około 50 tysięcy złotych za sztukę. Tak. Przy demontażu pewno to samo będzie. Oczywiście, no przecież że tak. To też nie jest tak, że przychodzi facet z piłą i odpiłowuje te wiaty, no i potem trzeba je gdzieś tam zezłomować, czy gdzieś je oddać, czy nie wiem co z tym ja zrobić. Spodziewam i się, że będzie... Ale to są konkretne koszty. Podobny case do tych wiat, ale śmietnikowych na Biskupiej Górce, które DRMG jakiś czas temu zakupiło, kilka lat temu, i jak robiliśmy konferencję też z posłem Parzyńskim, to później się okazało, że one zostały zezłomowane i tak samo tam były koszta kilkudziesięciu tysięcy złotych sztuka, więc ja spodziewam się podobnego scenariusza. No dobrze, ale też jeszcze jest jeden bardzo ciekawy aspekt w tych wiatach, ponieważ te wszystkie wiaty mają w jakiś sposób miejsce reklamowe w jednej trzeciej czy w jednej czwartej. I ja jestem ciekawy, czy już przypadkiem miasto nie podpisało kontraktu o miasto, czy ktokolwiek, no ktokolwiek będzie tam umieszczał jakieś swoje treści reklamowe, bądź nie wiem, zazwyczaj to nie są reklamowe, tylko to są jakieś ideologiczne treści, które miasto przekazuje, chce pokazać, jak jest do przodu. Ja się wcale nie zdziwię, widziałem już dzisiaj zdjęcie, zdaje się, z Osowej w okolicach pewnego marketu budowlanego. Nie jestem do końca przekonany, czy to chodzi o właśnie te 30 wiat, czy też jakby poprzedni przetarg. Natomiast tam już widzę, są potężne dwie reklamy tejże sieci marketów budowlanych, więc nie wykluczam, że jakby miejsca reklamowe zostały już sprzedane i teraz będzie pytanie... W gestii reklamowej to ZDZ zarządza tym, czy kto? Tak, ZDZ jest odpowiedzialny za kwestie jakby utrzymania bieżącego, natomiast DRMG jest odpowiedzialny za cały etap projektowy, wykonawczy i odbiorowy. Tak kończąc jeszcze jedną rzecz, ta wiata, która jest zaznaczona na ulicy Ptasiej, ale oczywiście to jest poprzeczna. Od niej się zaczęło. Tak. Ona, miejscy urzędnicy tłumaczyli się tym, że a tutaj jest właściciel taki, a tu jest taki, jak się okazało, właścicielem jest miasto. Oczywiście, tylko że w dwóch jakby firmach, czyli ZDZ i DRMG chyba jest właścicielem. To nie jest nic nowego, że miejskie jednostki jakby stosują opcje po najmniejszej linii oporu. Jeśli coś jest w naszym zasobie, to zrobimy. Jeśli trzeba do kogoś występować, no nie, no to wtedy słyszymy odpowiedź, że na przykład przeniesienie sieci gazowniczej czy tam instalacji podziemnych jest drogie i przez to oni nie mogli. Uzgodnienia były trudne i tak dalej, więc najwyraźniej postanowiono pójść po najmniejszej linii oporu i zdecydowano się, okej, zrobimy jakieś śmieszne 70-centymetrowe wiaty. Może nikt się nie kapnie, może nikt się nie przyczepi. Dobrze, kończąc już ten temat wiat, ja tylko wspomnę, że jeszcze w 2017 roku była wiata postawiona na Wyspie Sobieszewskiej.
również była patologiczna. Poza tym, że był wymiar normalny, ale była odwrócona o 180 stopni. Miasto motywowało to tym, że tam zawsze woda jest przy tej ulicy i zawsze wszyscy dobrze, że nie wiatr tak, z jakiejś strony wieje. Tak, i wszyscy są ochlapani od autobusu, czyli nie. Prościej było postawić wiatr do góry nogami odwrotnie niż naprawić tą jezdnię. Przystanek autobusowy tyłem do jezdni. Takie atrakcje na ulicy Świbnieńskiej na Wyspie Sobieszewskiej. Ale to już nie sądzę, że to od kałuży, to od wiatru. Ale różnie to od wiatru raczej zrobimy. A jednak powodem obrócenia przystanku tyłem do jezdni są kałuże. To odpowiedź zarządu dróg i zieleni na dziury w jezdni i skargi pasażerów na to, że są ochlapywani przez przejeżdżające pojazdy. Ja mam taki, nie wiem, apel, prośbę, to są moje pieniądze, to są pieniądze mieszkańców mojego miasta. Naprawdę, pani prezydent, niech pani powie, kto za to zapłaci i kto został ukarany. Dokładnie tak, jak pani się chwali swoimi sukcesami. To są no niemożliwe sukcesy wręcz, ogólnopolskie wręcz. To niech pani się przepraszam, bardzo się wzruszyłem. Poprawi i pochwali. Poprawi i pochwali tym sukcesem, kogo pani ukarała i ile to kosztuje. Dobra, ale mamy kolejny fajny temat. Nasza palma dzisiaj została ścięta. Ta ponad 180-letnia palma dzisiaj wreszcie po... A nie mamy niedzieli palmowej. Nie mamy niedzieli palmowej, tak, ale po 180 latach została ścięta. Nie oszukujmy się, poprzez nieudaczników, którzy projektowali i wykonywali... O dziwo, z DRMG, cóż za przypadek, koincydencja. Cóż za przypadek, ci ludzie naprawdę są nieźli, naprawdę fajne macie budżety i pewno też liczycie na większe. Jestem przekonany, że DRMG naprawdę startuje w wyścigu z gdańskimi nieruchomościami o palmę pierwszeństwa na najbardziej nieudolną jednostkę miejską. Nie, no to jest bardzo ciekawe, ale słuchaj, o tej palmie to już chyba 3 programy żeśmy zrobili, ale oczywiście na naszej ulubionej stronie, za którą również płacą mieszkańcy Gdańska, no i ty i ja. Jest super. Za 5 milionów złotych, tutaj realizacja mi przypomina, ale to 5900 w nowej perspektywie. W tej chwili. Tak, 5 900 000 rocznie. Tam jest sukces pełen, ponieważ przyjadą nowe palmy. Tak, dżemowa. Dżemowa, niebieska i bożonarodzeniowa. Ekstra. One mają tam za 180 lat, jak znalazł po prostu. Będą trzy, może usną. Ale mi się bardzo podoba ta nazwa dżemowa. To może i budyniowa jest jakaś palma też? Czy może palma serdeczności? Pani prezydent, idźmy na całość. Niech pani idzie na całość. Niech pani zostanie matką chrzestną tych palm. Naprawdę. Warto. To, co mnie też rozbawia w tym wszystkim, to fakt, że urzędnicy miejsc tak zasłaniali się, że tam wcale nie wydano tyle pieniędzy. Ale przypomnij, ile wydano? My mówiliśmy o 30 milionach, bo taka kwota też się pojawiła na jednym z miejskich portali jakiś czas temu. Natomiast urzędnicy dzisiaj podają już jakby swoje wyliczenia, że cały kompleks palmiarni to jest około 24 milionów złotych. Natomiast to, co myślę, że najciekawsze, to fakt, że jeszcze 1 000 000 złotych musi zostać wydany na nasadzenia tam. Tak, 800 tysięcy. 800 tysięcy będzie wydane na nasadzenia, więc no super. No dobrze, ale prócz tego przecież mamy tak, no byli alpiniści, oni też swoją pracę wykonali, trzeba im zapłacić. Trzeba zapłacić za jakąś, w jakiś sposób utylizację tej palmy, bo ona tam będzie gdzieś rozwieziona, ale to też nikt za darmo tego nie zrobi. Odgrzebianie całej palmiarni. Więc kolejne koszty, no więc naprawdę. Gdyby nie kształt tej palmiarni, to można by powiedzieć, że to studnia bez dna. No tak. Może to jest jakiś pomysł, że następnym razem zamiast w górę, to w dół będziemy ale ja mam taką propozycję. Może jedna z firm, która produkuje kosmetyczne akcesoria dla kobiet, może by wzięła jako reklamę swoją, no nie wiem. Są takie bardzo podobne kształty i może warto w tą stronę iść, skoro we wiatach autobusowych może być reklama, to może też być na tym czopku, bądź na tym
Może część kosztów chociaż zostanie pokryta. Tak. A ja mówiłem czopki, ale też mogą być tak. Te... Tampony. Tampony. Wspaniale, naprawdę wspaniale. Pani prezydent, cały czas apeluję do pani. Niech pani idzie za ciosem. Warto. Za ciosem siekiery. Siekiery, tak. Ale nie, no pani prezydent mówiła, że palma jest do uratowania, nawet ją przytuliła, tam dotknęła. Ale zły jednak, dotyk. Jednak ta ręka nie uleczyła tej palmy. To nie są ręce, które leczą wręcz okay. Przeciwnie. No dobrze, nie będziemy męczyć już tej palmy. Już nie ma jej, szkoda, bo 180 lat to jednak kawał historii, dwie wojny. Ja jestem ciekaw teraz, oczekuję ruchu prokuratury, bo wiemy, że zostało złożone zawiadomienie koszty. Przez Radę Dzielnicy i konserwatora Oliwa, wojewódzkiego. I przez konserwatora wojewódzkiego i ja będę się przyglądał temu, czy sprawa no, nie zostanie w jakiś sposób pokpiona, czy też nie będzie ukręcony łeb. To jest też temat dla prokuratury. Usłyszałem już od DRMG, że prawdopodobnie ta sprawa trafiła do prokuratury. Poleciłem ten temat sprawdzić naszemu prawnikowi, także jutro rano będę wiedział, czy sprawa jest w prokuraturze. Tej sprawie i umorzenie za jakiś czas, bo uważam, że to jest rzecz skandaliczna i po prostu osoby odpowiedzialne za to muszą ponieść konsekwencje. Czy to są ci eksperci, którymi się miasto zasłaniało, czy to są konkretne osoby z dyrekcji rozbudowy miasta Gdańska, które w nieodpowiedni sposób przygotowały cały proces inwestycyjny tego obiektu. Po prostu za to trzeba pociągnąć odpowiednie osoby do odpowiedzialności. A może to są te same osoby, co tych wiatrów? Ja nie wykluczam, bo przecież możemy przypomnieć i karuzelin, na który poszło setki tysięcy złotych. Możemy przypomnieć te nasadzenia, możemy które były wycofywane. Węzeł przesiadkowy przed węzeł przesiadkowy. Centrum po prostu handlowym. Co i róż można sypać jak z rękawa przykładami na to, w jaki sposób nie powinno się prowadzić inwestycji przez DRMG. Nie no, tak. Taka miła firma. Naprawdę serdecznie pozdrawiamy. Jest nowy szef, ale zmian nie widzimy. No może za krótko jeszcze się nie. No mam nadzieję, nie okrzepu. Mam nadzieję, że nie będzie kontynuował dzieła poprzednika. A kto to jest teraz nowy szef? Nie chcę przekręcić nazwiska, ale chyba Kalinowski ma na nazwisko. Panie Kalinowski. Fajna robota. Nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą. Dobra. 307 500 zł za cały pakiet produkcyjny, emisyjny. Film piękny powstał na zlecenie chyba miasta Gdańsk, bo to miasto Gdańsk za niego zapłaciło TVN-owi. Wymyśliłam, żeby poznać, z czego słynie Gdańsk. TVN chyba namówił miasto Gdańsk na taką piękną... No dla mnie to jest sytuacja żywcem sprzed no, już prawie 20 lat. Kiedy to przychodził polityk do dziennikarza, żeby załatwiać jakąś sprawę i tutaj mamy sytuację taką, że medium przychodzi do Urzędu Miasta, gdzie pracuje były pracownik tegoż medium i się... Przypominamy, pan Stencel. Tak jest. Rzecznik, pracownik, były pracownik TVN-u. Rzecznik miasta Gdańska i cóż, lekką ręką wydaje się kilkaset tysięcy złotych na program, ale to może po znajomości to załatwi, to taniej wyszło. Ja nie wiem, ja po prostu jak widzę te kwoty, które są wydawane na szeroko rozumianą promocję, tak? No bo tutaj będziemy za chwilę widzieli pewnie na Facebooku i na innych mediach chwalenie się, nie wiem, menadżer Śródmieścia na pewno tak będzie promować, pani prezydent też rzuci na swoje Twittery i Facebooki. Może nawet swojego bursztyna. A nikt pokaże. Oczywiście nie pochwali się kwotą, więc my chwalimy się kwotą 307 tysięcy złotych. Ja przypomnę tylko jeszcze, że inne media Ringer, Access Springer w 2021 roku dostało 160 tysięcy złotych na różnego rodzaju promocje i umieszczanie tam reklam miasta Gdańska. Agora dostała 100 tysięcy złotych od miasta Gdańska. Jeden z festiwali dostał 400 tysięcy złotych. I tak można podawać te kwoty, i wyjdzie kilka milionów. Tylko, że później słyszymy od pani prezydent Dulkiewicz, że tutaj brakuje
tutaj się nie da, tutaj trzeba poczekać, tutaj musimy prosić o środki rządowe. Tymczasem widzimy, gdzie te pieniądze uciekają. No po prostu budżet miasta jest jak ten durszlak, tak? Tylko... Tak się dzieje zazwyczaj wtedy, kiedy nie są to pieniądze tych ludzi, tylko jest jakiś worek z pieniędzmi i się po prostu z niego bierze. Ja jestem ciekawy, gdzie ten worek leży. Worek leży na ulicy Nowe Ogrody, tylko problem w tym, że brakuje odpowiedzialnych osób, które powinny go pilnować, tak? Żeby na przykład medium nie przychodziło i sobie garścią nie brało z tego wora. Ale może znowu pani prezydent kogoś ukaże za to? Nie sądzę. W kwestii promocji ani razu nie usłyszałem o jakiejkolwiek karze dla kogokolwiek. Ja też nie usłyszę. Za promocję się nie karze, za promocję się tylko chwali. Nie, no nic dodać, nic ująć. Po prostu pieniądze w Gdańsku sypią się na pieniądze media. Leżą na ulicy. Pieniądze leżą na ulicy. Tylko trzeba się po nie schylić. I odpowiednia osoba musi się schylić. Tak. Bo to nie wszyscy się mogą tak schylać i brać te pieniądze. Oczywiście zaraz nam zarzucą, że w Polsce to się tyle marnuje pieniędzy. Dokładnie, ale my jesteśmy media dostają. Ja przypominam naszym widzom i słuchaczom, my żyjemy w Gdańsku i mówimy o gdańskich sprawach finansowych. To jest klasyczny argument, a u was biją wiadomo kogo. Skoro niektórzy uważają się za lepszych, za reprezentujących wyższe, lepsze wartości, no to powinni chyba dbać też o to, żeby starczało na to, co jest potrzebne, a nie na to, co jest kwestią zbędną, tak? Dobrze. Ogólnie załamka. Naprawdę to. Dlatego sukces, wiesz, że kolejny sukces temat. Za sukcesem, ale mamy też jeden ogólnopolski temat, sukces, który też właściwie ciągniemy od 3 tygodni, no bo tym żyje Polska, tym żyje jakby też nasza pani prezydent, bo co jakiś czas pisze jakieś tweety na ten temat. Powiedz mi, czy jak widzisz niemiecki mundur, to czujesz się szczęśliwy? Nie. Naprawdę nie? Nie. A jak polski mundur widzisz? Nie wiem, czy szczęśliwy, ale czuję się bezpieczny. Jak niemiecki mundur, to bo ogólnie rzecz biorąc, mnie bardzo cieszą te różne newsy i fejki, które są w mediach ogólnopolskich. Głównie tutaj gustuję w takich materiałach TVN bądź Wyborcza. A to człowiek, który przez 6 dni płynął, a to pani... Rambo. A to pani zbulwersowana tym, że żołnierze chodzą po mieście, gdzie był stan wyjątkowy, z bronią. No dziwna sprawa, żołnierze chodzą z bronią, no a z czym mieliby chodzić? No i teraz mamy kolejny wspaniały artykuł w Gazecie Wyborczej, w dodatku szczecińskim, gdzie pan Adam Zadworny, ładnie się nazywa Zadworny, pisze, że migranci przechodzą istną drogę przez mękę. Ryzykują życiem, przechodząc przez Polskę, ponieważ mogą się natknąć na patrole narodowców, szmalcowników, donosicieli i nieuczciwych przemytników. Widziałeś kiedyś uczciwego przemytnika? Nie, ale widzę... Totalny odjazd, co? To jest poniżej naprawdę jakiegokolwiek poziomu, ale takie rzeczy się klikają i chyba tutaj szukam jakiejś nici powiązania, że po prostu Wyborcze idą już na całość. Są problemy, jak słyszymy, między byłym właścicielem tego portalu. Ale może o to chodzi, że reklamodawcy po prostu oczekują wyświetleń, więc zróbmy im głupszy artykuł, tym lepiej będzie się ale klikał. Może jest też tak, że reklamodawcy stwierdzą, że mają dosyć już tego. I apelują do zarządu, czyli do Agory, żeby przestańcie już pisać takie bzdury, bo to przecież nikt tego nie chce czytać, ludzie was śmieją. No ale tytuł tego artykułu jest taki, przejść przez Polskę i przeżyć. Migranci są naprawdę szczęśliwi, gdy zobaczą niemieckie mundury. Jestem ciekawy, skąd oni wiedzą, że to są niemieckie mundury, bo ja tak myślałem, nie wiem, czy oni 4 Pancernych obejrzeli, czy Klosa. To świnia. Mógł mnie ochlapać. Nie potrafił szanować niemieckiego munduru.
Nie wiem, ja oglądając te filmiki, kiedy kilka tygodni temu mieliśmy taki prawdziwy kryzys na granicy, widziałem te osoby, dzieci, które krzyczały Germany, Germany, na widok, jak rozumiemy, też polskich żołnierzy, więc wcale nie zdziwiłbym się, że część osób, część z migrantów nie jest świadoma tego, że znajduje się na polsko-białoruskiej granicy, a nie białorusko-niemieckiej. Białorusko-niemieckiej, no tak. Wcale bym się nie zdziwił. No, różnie bywa, jeśli chodzi o świadomość geografii. Natomiast najsmutniejsze jest to, że dziennikarze, w cudzysłowie tacy, no po prostu przekraczają już jakiekolwiek granice ojkofobii i takiego po prostu odrzucenia bycia Polakiem. Zresztą trzeba chyba do tego nawiązać. No tak. Gazeta Wyborcza rozpoczęła akcję reklamową na przystankach. Na przykład jestem Gdańszczanką, jestem Europejką. Po prostu słowo Polska, tak, Polak, Polka jest wymazywane, tak? Jest B no, dla tych osób, więc no, tu kolejny etap ojkofobii w wykonaniu Gazety Wyborczej. Mnie mimo wszystko interesują ci uczciwi przemytnicy. Gdzie oni są? Wyborcza, powiedzcie mi, gdzie są ci uczciwi przemytnicy. Niech przemycą mi coś uczciwego. Nie wiem, demokrację w plecaku. Nie wiem, wolne media w plecaku, to są ci uczciwi, tak? Fajnie, naprawdę dziękuję. Nie będziemy chyba mówić o europosłach, którzy przyjechali nad granicę i chcieli tam wejść. To jest za gruby temat, to nawet nie chcę mi się tego komentować. Ja powiem krótko. Mieliśmy teraz próbkę tego, co prawdopodobnie działoby się przez ostatnie tygodnie na granicy, gdyby tego stanu wyjątkowego nie było. Gdyby ten dostęp był w żaden sposób otwarty, nieregulowany. Ja widzę jakby potrzebę przekazu, naszego przekazu, polskiego przekazu. Natomiast jak patrzę także na polskich dziennikarzy, niektórych oczywiście, jak oni się zachowują, jak zachowywali się w Usnarzu latem, to naprawdę zastanawiam się, czyj przekaz oni chcą prezentować, bo nie zawsze jest to jasne, czy ten przekaz polski, unijny, czy też przekaz białoruski. Może ci wszyscy eurodeputowani, jak mają te paszporty dyplomatyczne, niech się udadzą na Białoruś i tam niech sobie porozmawiają, tam ich wpuszczą, ugoszczą, może nawet dadzą dobre jedzenie. Ja widziałem, że Baćka Łukaszenko potrafi ugościć fajne jedzenie. Ziemniakiem, sałatą, słoniną. Wszystko jest bardzo dobre, marchewką. Taki filmik też puściliśmy, jeszcze może go sobie puścimy raz. Ta kartoszka, widzisz, ona już ciepła, tylko co przygotowana. To jest to вот капуста, грибы, the cabbage, mushrooms, сало. Вот. Pork. Это всё своё из домашнего. Так jest. Jak przyjechał taki tam aktor amerykański, ugoszczono. Przemku, no nie będziemy się już znęcać nad tym wszystkim. Ja czekam na kolejne odpały w przyszłym tygodniu, co się znowu wydarzy. Ile pieniędzy znowu będzie zmarnowanych w mieście Gdańsku? Zbliża się sesja budżetowa. Tak, też bardzo ciekawy temat i jestem ciekawy, jak to wszystko przebiegnie podczas głosowań i wypowiedzi różnych radnych. Dziękuję ci bardzo, Przemku. Również dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.